22684 lata przed apokalipsą. 15111 lat po objawieniu. Galaktyka Karła Wielkiego Psa. Budowa pierwszej stacji napędowej poza Drogą Mleczną. Skanowanie przebiegło pomyślnie. W celach bezpieczeństwa w oryginale zaburzono wspomnienie duplikacji, abym nie czuł się podzielony. Nie powinienem tego wiedzieć. Jednak personel jest słabo opłacany, a ja wolałem zachować całe wspomnienia. Zaraz po skanie straciłem jednak zmysły. Więc wiem tylko, że mieli nas załadować na statek i wysłać do Karła Wielkiego Psa. To bardzo daleko. Musiało się udać, bowiem automatyczna procedura inicjacji wprowadziła mnie w robotnika. Zaczęliśmy skład stacji napędowej, jednak coś nie szło od samego początku. Kilkoro z nas miało problemy natury motorycznej i pogłębiały się one do tego stopnia, że po paru tygodniach Mark nie mógł połączyć się z surogatem, w związku z czym straciliśmy z nim kontakt. Gdy Esther wypchnęła zasiedlonego przez Joshua robota w przestrzeń, nie potrafiła wytłumaczyć swojego motywu, osłupiałem. To jasne, że popełniła morderstwo, bowiem bateria robotnika zdolna była utrzymać świadomość najwyżej parę tygodni, a nie było już teraz jak jej wycofać. Zakazałem Esther inicjacji, ale wiedziałem, że nie poradzę sobie w pojedynkę. Musiałem dostać się do środka kapsuł biologicznych, aby odzyskać zapis mózgu Joshua, którego świadomość uleciała w przestrzeń, a przy okazji sprawdzić, co z Markiem. Wykonanie duplikatu przestało być rozpatrywane w kwestiach moralnych, a stanowiło o przeżyciu. Wtedy... Wtedy znalazłem otwór. Coś dostało się do wnętrza przede mną. Przebiło grafenowy pancerz? I spenetrowało wąskie korytarze. Zasiedliło się w kapsułach utrzymujących nasze mózgi. Przeobraziło życiodajne składniki płynów w gęstą galaretę, obkurczając szarą masę, gnijącą już w ropnych strąkach. Na szklanych ściankach kłębiły się groszkowate pnącza jaj. Czytał Adam Zawadzki.